Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony znowu Starki, jest ze mną siostra. I to już nie mam trzeci na odcinek z Disco Friend 2. A teraz już starczy tego tym dziwnego gadania. Tym razem minęło minuta. Tak. I znowu muszę zrobić alt-taba, wybaczcie mi, znowu OBS mi się po prostu schował. Jakaś taka klątwa tej gry. Ale tak, gram naszymi postaciami, którymi jakkolwiek ogarniamy. I dlaczego? Może będzie lepiej niż ostatnio. Good morning, okej, okay, tak, będzie lepiej niż ostatnio, jak już prawie się steleportowałem w przepaść. Na pewno. Okej, okay. Widziałem ty w ogóle tanią skrzynkę. Jeśli chcesz, sobie ją bierz, ja biegnę gdzie indziej. No właśnie, będę ją brała. Okej. Okay. Jakoś dziwnie łatwo jest, póki co. Ale widzę, że mam nadal normalny poziom trudności, więc... Okej, okay. Białe przedmioty możemy wymieniać na pociski, które... Te pociski antybossowe. Super, super, po prostu się wymiana trafiła. Dobra, to zobaczymy, czy będę miała coś użytecznego, czy też nie. Ja jeszcze... mogę powiedzieć z góry, że będę wymieniał większość rzeczy na pewno. Dobra, na te pociski, mam. Bo bossów będę mógł po prostu rozwalać od razu. Mam misia. Miś jest akurat dobry. Pociski antybossowe? Nie. Tak, nie, tak, tak, pociski antybossowe mi wypadły ze skrzynki, no. Ta gra po prostu wie, co my chcemy robić. A misiu jest fajny, bo on daje ci szansę na zniwelowanie obrażeń, jeśli się nie mylę. Tak. Więc, no... Ja już idę też na dół, bo płomyki mnie prześladują. Okej. Okay. Ja tutaj szukam właśnie teleporta i skrzynek, bo jak na razie nic nie widzę dosłownie tego typu. Ani ja. A, jesteśmy już w tym samym miejscu. O, sklep też oferuje pociski i sztyleta. No to rób co uważasz. Ja z tego sklepu bym chciał sztyleta, więc go sobie tu pinguję, że ja to biorę. Żebyś tego nie ruszała. Dobra. Ale to będę kupował później, jak już będę na pewno wszystko, co chciał wymienić na pociski wymieniał, bo no mogę to stracić. A sztylety i szanse na krwawienie wydają mi się cenniejsze niż pocisk antybossowy, bo krwawienie działa na wszystko. Przynajmniej z tego, co to mi się wydaje. Open equipment barrel. Uwaga, uwaga. Jade Elephant. Gain massive armor for 5 seconds. Aha, czyli aktywujesz sobie wielką odporność na obrażenia na parę sekund. Fajne. Muszę przyznać. Ojeju. Ojeju. Dobra. Za dużo tych wrogów. No, trochę dużo, czy z tym się zgodzę. Ale nie jest aż tak strasznie źle, znowu. Skrzynka. Mogę otworzyć, czy chcesz? A, możesz. Co prawda mam tylko jeden przedmiot, ale otwieraj spokojnie. Też mam jeden. Resave delayed... Hell after taking damage. Czyli po otrzymaniu obrażeń za jakiś czas dostajesz opóźnione leczenie. Dobra, ja już mam dużo pieniędzy w ogóle, ale nie widzę skrzynek. Tylko jeśli zacznę biegać, może dronów szukać, bo z tego co widzę, drony są bardzo potrzebne. Tak, drony są naszym życiem w tej grze. I pamiętaj o tym, że ten sklepik tam na dole jest tak, mój. Tak, wiem. Bo tam jest sztylet, to ja dlatego sztyleta. Się oddalam. Dlatego się oddalam od tego miejsca. Healing drone. Okej, super. Super, to już może nie umrzemy. Aż tak szybko. Umrzeć na pewno umrzemy. Shrine of Chains? W sensie nie, jak nie. Jeszcze milion mam teleporta, jak coś. Okej, okay, ale może na razie nie bawmy się w te dziwne achievementy na nie, blokowanie nie. alternatywnych rzeczy, tylko skupmy się na przeżyciu. Na razie skupmy się na graniu. Normalnym. Aha. Tak, tak. Ja jak się już ogarniemy, jak się w to gra, może znajdziemy jakieś inne rzeczy, to wtedy pomyślimy o czymś więcej. Znalazłem jakąś fioletową skrzynkę. Kolejny dron. Co to za fioletowa skrzynka? Dało mi... Otwieraj! Sun grenade. Okej, mam szansę teraz ogłuszać wrogów przy trafieniu. A ja znalazłam trzy takie same kochane golemy, te wielkie. To one mnie przed chwilą goniły. Wiesz co, chyba nie będę w takim wypadku pocisków wymieniał, bo mam już jedne. Drugi przedmiot, który jest bardzo fajny i nie chcę go stracić. Jasne. Więc... jak mówię, już sztyleta. I chyba zaraz będzie można już się szykować do tego wszystkiego, jeśli ma tu skrzynek. Dostałam cool glasses. Okej, to nieźle, a w szczególności u ciebie, kiedy ty milion pocisków na sekundę możesz wypluwać.
Okej, okay, to gdzie jest też przy okazji teleport, bo ja go nie widzę? Gdzieś tam. Co to jest? Aha. Mam kwiatka, który powoduje, że podczas aktywacji teleporteru ja będę wypływał z siebie wybuchy lecznicze dla nas. Okej, znalazłem teleportera. No, znalazłam otwarte. Dobra, więc już jakiś ten. Skrzynkę to szybko otworzę. I co? To jest taka fioletowa dziwna, która da tym razem mi. O, okej, okay, generator tarcz. Super, super. Dobra, możemy chyba aktywować teleportera. Ja już jestem. Tylko dobra, najpierw się wylecz może. Ja jestem w pełni zdrowy. Błagam, żeby coś prostego. Beetle Queen. Okej, okej. Okay. Widziałam sobie tarczę, bo inaczej będzie, wiesz jak. No tak, 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 oczywiście wiem. Jest już prawie dead. No, ma podwójne krwawienie. Więc chyba nam się udaje. Też masz sztyleta swoją drogą? Czy to mi się tak pofarciło? Tobie się pofarciło, ja nie mam sztyleta. Ja mam cool glasses. Aha, ja mam ja dobra, za to mam ja się zajmę małymi wrogami, bo zauważyłam, że jak się nie pozbywamy tych małych wrogów, to one nas zabijają. Ej, ja próbuję po prostu przetrwać. Zaraz będę miała słonia, więc nie umrę. Okej. Okay. Bo on daje bardzo mocną tarczę. No tak, przecież jej, to było w jego opisie. Dobra, Beetle Queen nie żyje, tylko ostrożnie, bo dwa przedmioty z niej wypadły, jak zawsze. Bo zauważyłem, że z bossów wypadają tyle przedmiotów, ile jest graczy. Żebyś nie podniosła okay, dwóch na raz. Widzę jeden zielony jakiś. Dwa zielone, takie same. A dobra, dwie to czaszki. Ja biorę jednego. Deathmark. Okej, okay. Co prawda nie mamy debuffów jeszcze na tyle chyba. Fajnie, przynajmniej każdy z nas ma już Deathmarka. I... aha. Dobra, 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 dobra. Chyba nam się uda przeżyć pierwszą planszę. A bo my... no. Widzisz? Bo staraliśmy się wcześniej achievementem. Co ja wiem? Ostatnio już się nie starałem po tym achievement, jak przegrałem łowczynią. Idziemy czy nie? No dobra, oczywiście. Idziemy. Jeszcze zaczniemy drugą planszę na easy. No ty mnie pytasz, czy ja chcę zaczynać drugą planszę na easy? Oczywiście, że chcę zaczynać drugą planszę nie, na easy. Nie, zaczniemy już na medium. A, no to nadal medium. O, okej, okay, bagna. Widzę sklepika, zobacz od razu, co tu mamy. Ja też idę. Jest kotlet? Kostka albo znak zapytania, ja chcę kotleta. Ja chcę kotleta spróbować. To bierz dobra, ty, bo ja nie mam pieniędzy. Ja nie ja mam pieniędzy, nie ty bierz. Ja też nie mam. Ja mam 5 monet. Więc spokojnie, ja możesz wziąć... okej. Okay. Więc spokojnie będziesz mogła wziąć sobie kotleta, jak już tam będzie. Ja tu znalazłem za to dwie skrzynki, więc spokojnie kotlet ale może być znak twój. Zapytania też kuszący. A po ile okay, są skrzynki? To 75. Tak, no nie wiem, czy na szczęście, czy niestety 75. No niestety, bo to jest dużo. Ja zauważyłem, że te ceny się bardzo zmieniają podczas rozgrywki. Jakoś tak raz są większe, raz są mniejsze. Nawet na jednej planszy, więc... ja aż tak mi się tą ceną na razie nie przejmował. Znalazłem kolejny sklep, który ma cool sunglasses. I mam teleporta. Nie, nie to, to. Okej. Okay. Nie ma co się śpieszyć oczywiście, ale ważne, że już wiemy gdzie jest. I tak, cool sunglasses chyba będą się... Przepraszam, sunglasses prawidłowiej mówiąc, będą się sobie kupić. Bo to jest to też są przedmiot, cool który glasses, ty się nie znasz. Uwaga, testuję steka. Gain 25 max health, max hip. Okej, okay, to jest dobre, bo to jest bezpieczny przedmiot bardzo, ale to... na przyszłość wiadomo, że steka chyba nie opłaca się brać ponad inne rzeczy. Ale ja pięknie wyglądam. A, zaraz zobaczę, jak wyglądasz, tylko na razie... aż robię sobie na to, żeby screen na mojej postaci, bo jestem bardzo ładna. O, w ogóle mam dylemat. Okulary najpierw, czy najpierw kolejny, ja czy najpierw sztylecik? Dobra, biorę okulary, pierwsze znalazłem okulary. Moim zdaniem to okulary są lens maker glasses, a nie cool sunglasses. Ale to są cool glasses, ty się nie znasz. Siostra, ty jesteś zła niedobra z przekręceniem swoich nazw, ale jak chcesz. Dobra? Jestem arcypiękna i mam kotleta okay, na brzuchu. Widziałem crowbara, co prawda. Nie pamiętam, co robi crowbar, ale wziąłem sobie sztyleta, bo chcę jak najczęściej roztrwawiać wrogów. Jak my chyba crowbara nie mieliśmy. Wydaje się, że... a nie, dobra, my chyba...
Albo mieliśmy, albo odblokowaliśmy. Pamiętam, że gdzieś crowbar był wspominany. Był w sklepie sobie. Naprawdę, okay. Ale ja badziewne przedmioty dostaję. A, ja wiesz, ja ze sklepów biorę, ja nie biorę... tajemnicze. Chwilę, wyciszę tak. się. Wyciszę, siostra. Bo oczywiście domownicy jak zwykle nie ogarniają, że prosiliśmy o to, żeby nam nie przeszkadzać. Jemy. Ale dobra. A co to jest? Mamy szczęście, że przeżyłam. O, no tak, ja właśnie sobie nie pomyślałem o tym, żeby do ciebie biec. Ale tak, zdobyłem Willow Wisp, czyli wrogowie mogą eksplodować, kiedy ich pokonam. Trochę niebezpiecznym. Nas to nie rani, pewnie. A ja zaryzykuję przelosowaniem na tarcz. Energy drink, oczywiście. No ja już mam energy drinka, mam... Nie, dla mnie energy drink akurat nie jest taki zły. Ale wiesz co, siostra, dla mnie energy drink jest dobry, bo ja mogę biegać i jednocześnie wypuszczać strzały, więc no, energy drink jest jak najbardziej dobry dla mnie. Zabrali mi steka z mojej gębopaszczy. Znaczy nie z gębopaszczy, tylko bebzona. Kosmicznego. A czekaj. Nie, z bebzona. A, okej. Okay. Zobacz, jak wyglądam. Popatrz na mnie z przodu. Piękne. Piękne po Ty prostu. Ty też jesteś piękny. Ty też jesteś piękny. O, okay. Sklep. I krzynka, ja biorę krzynkę. A ja sklep. Zobaczę. I co my tu mamy? Full glasses. Focus game? Ja biorę full glasses drugie. Okej, okay. Okej. Okay. A ja mam, ja zadaję teraz wrogom, którzy są blisko mnie, więcej obrażeń. Fajne. W sensie nie wiem, czy powinieneś podchodzić. Pamiętasz, jest automatycznie... gdzie jest teleport, prawda? Co? O, tak. Chodź, bo tutaj będzie coś fajnego. To będzie? Okej. Okay. Zazwyczaj stąd fajne rzeczy wypadają. Jakiś robak. No bierz, ja mam słonia. Jak to działa? Aha! Jestem sruwakiem! Na okay. przyszłość ja biorę! Na przyszłość biorę ja! Okej. Okay. O, jeszcze widzę skrzynkę, to od razu zobaczę, czy będę mógł ją otworzyć. Ja chcę. Okej. Okay. Często stun on hit. Okej, to jest idealne dla ciebie, bo ty dużo strzelasz pociskami. Ale tak, jeśli chodzi o teleporta, to już cię prowadzę, bo chyba pora iść powoli. Ale jestem piękna. A teleport jestem był... piękna. Kurczę, nie tutaj. Widzę fioletową skrzynkę. A fioletowe skrzynki ciekawe rzeczy dają, ale... Okej, okay, tu jest tam, teleport. Bo ja nie dojdę tam. Ja tam nie dojdę. Ale ja nie mogę latać, dopiero za 20 sekund będę mógł sruwać. To jak ja mam tam wleść? Nie, muszę dobra, ja tam posrunę, tylko na razie po prostu muszę walczyć z wrogami tutaj, bo... no. A ja idę do sklepa w takim razie. Broszkę mam... misiach drugiego chcenie. Biorę random. Gdzie opisz, gdzie było to wszystko, bo mogę już sruwać. Więc tam posrunę. To było gdzieś chyba tam. Czekaj, sprawdzę. Powiem. Tylko szybko, bo ja już srudę. No gdzieś na tych słupach wysokich. Gdzieś na tych słupach wysokich nic nie mówi, ale okej. No, bo zamiast tam zostać i poczekać, to poszłam. Bardzo mądrze. No cóż, dobra, siostra, starczy tego. Musimy iść do teleportera, bo już hard się zaczyna. Co to jest? O nie! Nasza ulubiona. Bardzo ulubiona. Chociaż dobra, mam dużo rzeczy, które może pozwolą mi ją zniszczyć jakoś. Najgorsze są te ośmiornice i małe. O cholera! Chcę się powiem całe życie. Uciekaj! Okej. Okay. Jak przez przypadek skrzynkę otworzyłem i jeszcze przedmiot z niej wziąłem. Nawet fajnie się trafił. Też widzę skrzynkę, otwieram ją. W sensie beczkę. Fire at Warm of Missiles zamiast mojego słonia jest, niestety. Bo wiesz co, mi się wydaje, że twoje beczki, które ty otwierasz, to zawsze dają tego typu, bo one są pomarańczowe przecież, a te przedmioty mają pomarańczowe ramki. Może to po prostu ich jakość. To co za doniczki piękne. Jacyś wrogowie. Wystrzeliłam rakiety! Wystrzeliłam w nią, w tą majtą z rakiety. Dobra. O cholera! Nie, uciekaj, gwiezdny kluczu. Dobra, unikłem jej eksplozji. Ja też udało unikłam. Okej, okay. Chyba ją pokonamy po raz pierwszy w naszej histerii. Miej na uwadze, że dzisiaj zaczęliśmy grać. I co wypadło? Nie wiem.
Jakiś złoty. Genesis Loop. Sprawdzam. Fire and Electric Nova at low health. Okej, okay, a ja mam kwiatka, który będzie nas... który... teraz właśnie nasz teleporterze będziemy mieli kwiatki, które leczą. Chcesz słonia? Wtedy ja biorę skrzydełka. Mogę wziąć w sumie. Dobra. Chociaż chyba, że wolisz zboże, takie coś. Nie, to wolę chyba. Tak, to wolę. Filter Missile Launcher. No, możemy iść. Poczekaj, ja poszukam jeszcze tej skrzydełki. Teleport! No, to jest jakiś teleport. To idziemy do teleporta. Wchodzę w Blue Portal. Cokolwiek to oznacza. Chyba znaleźliśmy jakieś coś innego. Jakiś no fajne. O Jezu. Hide and Real Bazaar Between Time. Bazaar pomiędzy czasem? Okej. Okay. Czyli jest? Pewnie jakieś fajne... Zgaduję, że tutaj za te nowe monety będzie można kupywać. To jest... To nie. Piękny robak. Czekaj, to jest wróg, czy... Tak, to tutaj za to możesz kupować jakieś przedmioty. Na jakąś maskę, free items na reforge jakiś. Za nowa te punkty też coś. Okej. Okay. Co tu jest? 10? Za 10 nowa tych. Znaczy, tu jest postać w tym. Jakiś człowiek. O mój Boże. To trzeba zapamiętać, żeby zdobyć 10 nowa. Okej. Okay. Do tego mogę niby strzelać, ale chyba lepiej tego nie robić. Próbujemy poświęcać itemy, bo ta maska wygląda dość krwawo. Chcesz, to zrób. Ja nie ryzykuję, mam Ja mam dwa razy cool glasses, mam skrzydełka z muchy, mam coś, co mi odnawia HP. Tutaj jeszcze za monety się kupuje. Tylko, ale... że za dwie, a my mamy jedną. Ja wolę też tego nie robić. Tu za 10 jest jakiś człowiek. Ja chcę tego człowieka. Dobra, to co teraz? Jak stąd wyjść? Musimy tam wyjść. Ale to jest płatne. Te trzy monety. Tam tędy trzeba wyjść. No tam ten teleport dalej jest. A? Ewentualnie można... Ej, siostra, to chyba można spaść i skoczyć i coś tam odkrywać jakoś tak jakoś dziwnie. Tam na dół nie, bo wtedy zabierze ci chyb. Okej, dobra. Dobra, ale czyli... jak chcesz, mogę skoczyć. Nie, dobra. Czyli ten bazar to jest po prostu taki... Masz farta znaleźć super stajny sklep. Za nowa punkty. Lunar coiny, nie nowa punkty. A, dobra. I... Contact slides, survival camp. Okej. Okay. Dobra, no to... Ja już się rozglądam. Bójmy to przetrwać, bo jeśli to przetrwamy, to... Jeśli dobrze kojarzę, jeśli nie umrzemy i to przetrwamy, to dostaniemy nową postać. Więc tak, musimy być ostrożni, to bardzo. Tutaj już się zaczynają niefajne wrogi. No bardzo nawet niefajne. Które dużo biją. I drogie skrzynki. A skrzynki są wszędzie drogie. Ale tutaj są jeszcze droższe. Nie wiem. 171 spadają, za tą fioletową. Ceny, mówię ci szczerze, wydaje mi się, że z czasem się zmniejszają. Co to jest? Coś znalazłem. Co to jest? Line of combat? Darky has summoned imps to fight. Dostałem komunikat. Okej, okay, wezwałem dużo blogów. Biegnę. A tak spokojnie, poradzę sobie. To nie jakaś nagroda za to jest. No pewnie tak. Okej, okay, skrzynka. Nie mogę jej otworzyć? Mogę, dobra. Dawaj skrzynka, dawaj, ja chcę przedmiota. Energy drink, biorę, oczywiście. Chcę jak najszybciej biegać. Bo pamiętaj, siostra, że ja mogę sprintować podczas ten. Normalnie... Będę zaraz dead. Niedobrze. Jestem przy tobie. Dobra. A właśnie, mogę sprintować. Próbuję podczas autoataków. Próbuję skupić na nich sobie swoją uwagę. Więc tak. Jakoś mogę sprintować podczas autoataków, to po prostu... Ja mogę ataki zablokowywać. A właśnie, masz healing drona, tak? No tak, dlatego przyszłam. Ale on się na mnie nie skupia, niestety ten dron. Zły, niedobry. Ale dobra, może przeżyjemy. Jesteśmy. Bo trochę... Jestem trochę podleczony. No, i co? Mówisz, taka... scrap items jakieś mam. Turn anything into recyclable scrap, no thank you.
Chyba przeżyliśmy. Wiemy skąd. Wiemy dron skąd. Mnie leczy. Dron mnie leczy w końcu. Dobra, ale wiemy, bo to ta kapliczka nic nie daje. Dobra, no to szukaj szybko teleporta, ja to może uda się skrzynkę, portować. Przez którą zgubiłam. A dobra, już ją mam. Okej. Okay. Ja też poszukam szybko skrzynek, ale tak to chyba najwyższy czas szybko stąd się ulatniać. I co to jest? Aha, jak sprintuję, to otrzymuję mniej obrażeń. Więc idealne dla mnie. Drugi misiek. Zbieraj miśki, zbieraj miśki. Ja sprintuję cały czas i otwieram jak skrzynki. Jak te postacie wyglądają teraz. Kolejny sztylet. Jaki wow. Fart. Będę milion krwawienia na sekundę mógł niedługo robić, jak tak dalej pójdzie. A właśnie, można przedmioty na broszki tutaj wymieniać. Topazowe. A, widziałem. Broszki są dosyć fajne, bo to jest jeden z przedmiotów bezpieczniejszych, ale ja mam za dobre rzeczy, żeby rezygnować z tego. Jasne, ogarniam. Ja też mam bardzo dobre. W szczególności, że wiesz, ja mam dużo rzeczy, które mi dają prędkość sprintu, a jak już mam nawet prędkość sprintu, to potem podczas sprintu dostaję mniej obrażeń. Więc no nie dla mogę mnie tego najważniejsze wymieniać. Są rolki, szczerze. A ja mogę tylko powiedzieć jedną rzecz. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy to przeszli, nie umierając. Bo ja też chcę dostać tą nową postać, cokolwiek to będzie. Ja też chcę nową postać. Właśnie chwila, nie, my nie mamy Warriora, tam Warriora wymaga przecież. Ale jak zdobyć tego Warriora? Chyba, że to nie tak, że wymaga Warriora, co raczej nazwa achievementu musi być na twoim, taki achievement musi być na twoim profilu, żeby to go odlokować. Jeśli tak, to się wkurzę. Nie wiem. To są wszystko moje teorie, oczywiście podkreślam. Chyba, że taki achievement dostajesz za zrobienie tego wszystkiego. Okej. Okay. Zdobyłem drugi Focus Crystal, więc jak jestem blisko wrogów, to zdaję już potężne obrażenia. Wiesz co, wydaje mi się, że chodzi z tymi poziomami trudności, chodzi o to, że po prostu coraz więcej wrogów jest. Może. Ja nie wiem. Więc musimy się śpieszyć, moim zdaniem. No, może. O, zaraz... Nie zapominaj o używalnych przedmiotach. Nie zapomniałem, spokojnie. Może tylko, że nie wiem, gdzie może być teleport. Ja szukam skrzynek. Ja już nawet nie patrzę na skrzynki, ja szukam tylko teleportu, ja chcę stąd uciec. Po prostu. Ja już srunę też i szukam. Jakieś jaskinki z runem. Ja może nie do jaskini, ale szukam po prostu, gdzie się da. Czy tutaj byliśmy? Nie byliśmy, ale widzę coś bardzo ciekawego, czyżby? Mogę spróbować wymienić jakieś przedmioty na sztylety. Nie to by było, ale nie. Może to byłoby fajne ogólnie, bo ja dużo polegam na sztyletach, ale nie zrobię tego. Ja ani jednego sztyleta nie mam. No, a ja mam już 3. Wow. Jeśli każdy ma naprawdę co 10%, to już mam 30% na każdy strzał, żeby krwawienie weszło. Ja mam 20% bonusowe na krytyki. Już biegnę. I znalazłem jeszcze skrzynkę, z której dostałem bombę, więc teraz jeszcze moje strzały mogą bomby przykleić na wrogów. No nie tyle. A ja znalazłam czerwoną skrzynkę za 171, więc otwieram. No to i mam gazolin. Okej, siostra, dużo wrogów się tutaj zbiera, więc szybko, bo chcę teleporta. Idę! Tak właściwie to szarżuję, ale cicho. Mm-hmm. Mówię, zaraz wydaje mi się, insane. Że te poziomy... No o, to zaczyna, dobra, ja nie. No zaczynam przecież. Imp Overlord. Overlord. Nie wiem, o co chodzi, okay, gdzie to są jest. Impy. To się teleportuje. Na pocieszenie, okay. Ci powiem. Może się uda. Może się uda. Mam nadzieję, że się uda. Krwawie! Co mówisz, siostra? Krwawie! Matu, dostałam achievement! Okej. Nie będziemy... Nie. Ja rozumiem, że to jest trudne i tak dalej, ale niestety przez to nie odblokujemy postaci. Nawet jeśli w ten sposób by się tylko odblokowało, nie trzeba niczego więcej. Bo był wymóg nie zginąć podczas tego. Wybacz, to jest bardzo trudne. Spokojnie, siostra.
Pragnę przypomnieć, że to jest który nasz epizod? Trzeci? A ja dostałam dwa achievementy. This item will now random macho. Aż zobaczę, za co jest. I learning process dostałam. A czy ja też to dostałem, czy nie, bo nie wiem? Wiesz co? Ja dostałam ja zadałam 5000 jednym strzałem. A, okej. Okay. Ja na tego, to jest ja macho. To brawo, ja niestety nie dostałem tych dwóch achievementów. I cóż, ale biorąc pod uwagę, jak długo nam to zajęło? Dobra, no to niestety się nie udało, ale na pocieszenie, co to chciałem? Ile razy już się ile razy pierwszą planszę przeszliśmy, siostra? Nie wiem. Ale będą ze dwa. Dwa, tak? To mamy 2/5 do odblokowania czegoś, co wymaga verified. Czymkolwiek jest verified. Ale dobra. Aż sprawdzam, czy jest taki achievement. Szybko. A, powiem tak, ja nie lubię przeglądać achievementów w takich grach w szczególności, ale przeglądaj. Nie widziałam żadnego nazwie verified, więc no, to chyba jest nazwa achievementa. Okay. To co, lecimy jeszcze jeden odcinek? W sumie można, więc tak, no. Dobra. Dziękuję wam bardzo, papa, trzymajcie się, no i do następnego, który będzie dla nas za chwilę, dla was nie wiadomo kiedy. Kochamy was!